Cześć! Czy wy jesteście na to gotowi, co zaraz będzie miało miejsce? Bo będziemy przechodzić przez 87 tanich pomadek. A wiecie, co to oznacza? Że mam jeszcze przynajmniej raz tyle pomadek luksusowych. Ja z przyszłości, update, mam 95 pomadek. I mówiłam wam, że mam ich za dużo, więc nie ma szans, żebym pokazała wszystko w jednym filmie. Dlatego dzielimy i tu w ogóle musiałam znaleźć jakiś karton, więc to jest karton po ostatnim moim zamówieniu. To są, słuchajcie, pomadki, przez które będziemy dzisiaj przechodzić. Więc jeżeli macie dłuższą chwilę i chcecie popatrzeć, co tutaj mam ciekawego, to zapraszam do oglądania dalej. Oczywiście jestem już uzbrojona, więc w razie słoczy jestem gotowa. Mam też tutaj pudełko, w którym będę wkładać pomadki, które zostawiam, a te, które oddaję, po prostu rzucę sobie tutaj na biurko. Będzie tak mi po prostu najlepiej. Dobra. To, co muszę jeszcze zaznaczyć, że zanim zaczniemy, to pamiętajcie, że ja często robię takie filmy ze swatchami, gdzie kupuję całą gamę kolorystyczną pomadek, robię swatche i potem całodniowy test i mówię wam, czy te pomadki są fajne, czy nie. Więc będzie tutaj parę takich właśnie zestawów, a jeżeli będę właśnie o tych mówić, to postaram się też wrzucać wam linki do tych filmów tutaj, a jeżeli już mi się tutaj nie uda, to będzie wszystko w opisie. Okej, zmieniłam delikatnie ustawienie kamery, bo tamto mi się nie podobało. I co, zaczynamy. Może najpierw to, co mam tutaj na wierzchu, czyli pomadki z Rimmela Stay Matte. I tutaj muszę się przyznać, że w ogóle mam chyba ze trzy zestawy kolorystyczne tych pomadek. Teraz nie mogę oczywiście ich wszystkich znaleźć. I nigdy ich jeszcze nie użyłam. Nigdy. Więc zastanawiam się, czy chcecie film ze swatchami i całodniowym testem. Dajcie mi znać, więc zostawiam wszystkie kolory, no bo nie wiem, czy będziecie chciały, czy nie. To piszcie mi w komentarzach, jeżeli tak, to mogę nagrać, jeżeli nie, no to po prostu usunę niektóre, no bo na przykład tutaj mam taki granat. Zobaczmy w ogóle, jak on wygląda, jak się swatchuje. Bardzo ciekawy kolor. O, i on wygląda, widać, że ma chyba tendencję do robienia smug. Ale kolor, kurczę, ciekawy. Nigdy nie miałam takiego koloru pomadki. Więc dawajcie znać, czy chcecie, właśnie w międzyczasie będę się może was o parę takich rzeczy pytać, żeby po prostu wiedzieć, czy chcecie, czy nie. Dalej tutaj widzę, że mam Wet n Wild Liquid Catsuit i mam je w trzech odcieniach, tylko teraz oczywiście mam dwa już. Okej, będę chyba sobie szukać zestawów i pokazywać wam, żeby tak nie jeździć po kolei, co chwilę wracać. Wet n Wild Mega Lash Liquid Catsuit mam w trzech odcieniach. E9300B, dobra, powiem nazwy. Missy and Fierce, Coral Corruption i Rebel Rose. Bardzo lubię te pomadki. Jeżeli właśnie szukacie czegoś fajnego w drogerii i chcecie spróbować czegoś nowego, masło maślane, to jak najbardziej wam je polecam. One są takie konkretne, więc one troszeczkę wysuszą wam usta, ale za to bardzo długo się utrzymują na nich i to, co jest najważniejsze, mają piękne kolory. Ta czerwień to jest chyba jedna z ładniejszych czerwieni w drogerii. To jest taka idealna właśnie czerwień z niebieskimi tonami. Mogę wam pokazać. Tak jak mówiłam, będę właśnie robić czasami swatche. No ona jest cudowna, słuchajcie. I pięknie się rozprowadza na ustach. Mają bardzo fajny aplikator, więc jak najbardziej te pomadki mogę wam polecić. Wszystkie zostają, bo wszystkich kolorów używam. Dalej to mam jedną taką biedną, samotną Morphe w odcieniu Suspect. To jest pomadka, którą ostatnio kupiłam razem właśnie z paletą Jaclyn Hill. I powiem wam, że miałam ją raz właśnie na ustach w ten dzień, kiedy swatchowałam, kiedy testowałam tamtą paletę. I kolor ma piękny, bo to jest taki właśnie idealny kolor na co dzień, ale niestety jakość nie jest powalająca. Dam jeszcze parę razy mu szansę i wtedy zdecyduję,
czy chcę ją mieć, czy nie, bo jednak, no, kolor jest piękny, ale to nie jest coś takiego, czego nigdzie więcej nie spotkacie. Dalej mamy pomadkę z Belle Matte Liquid Lips w odcieniu 03. To jest pomadka, którą możecie kupić w Biedronce i kiedyś chciałam kupić... O, ale ładny kolor. Nie użyłam jej ani razu oczywiście. Kiedyś chciałam nagrać taki film ze wszystkimi, z testem takich różnych pomadek drogeryjnych, gdzie kupowałam właśnie po jednym kolorze i chciałam sprawdzić, które są fajne, które nie, ostatecznie takiego filmu nie nagrałam. Ale jeżeli chcecie, to dajcie znać i mogę taki film nagrać, więc piszcie w komentarzach, więc na razie ją zostawiam. Dalej mamy wszystkie pomadki The Body Shop, film o nich jest już na kanale, więc Was zapraszam i na pewno nie zostawię wszystkich odcieni, bo nie wszystkie też mi pasowały. Na pewno zostawiam ten, to jest Nairobi. Zostawię ten, też ten, bo to jest piękny odcień Sydney. Z tymi się pożegnam, bo to są dla mnie zbyt beżowe odcienie. Ten jeszcze był piękny. Cyprus, więc Cyprus też zostawiam. I właśnie z tymi się pożegnam. To jest coś a la... czekajcie, jak się nazywa? NYX Soft Matte Lip Cream, czyli one nie zastygają, tak że na taką jakby warstwę, nie robią żadnej warstwy, są bardzo komfortowe na ustach. Przez to, że nie zastygają, to nie utrzymują się jakoś bardzo, bardzo długo, ale one też jakby troszeczkę zachowują się jak tint, więc delikatnie ten kolor zostaje. Jak najbardziej lubię, ale z tych kolorów po prostu nie będę korzystać, więc z tymi się żegnam. Kolejny zestaw to pomadki z Belle i to są pomadki, które uważam, że są jednymi z lepszych w drogerii. Więc jeżeli szukacie czegoś fajnego i taniego, to jak najbardziej Wam je polecam. Cały test jest tutaj na kanale, więc obczajcie. No i teraz kolory, które zostawiam. To na pewno będzie ta czerwień cudowna. I to jest, o, to jest Paris. To też jest kolejna taka idealna czerwień z niebieskimi tonami. Piękny odcień, kurczę. Piękny odcień to jest też Las Vegas, czyli taki, no, te idealny na tą porę. Czyli właśnie taka różo-czerwień. Co tutaj mamy jeszcze? Oczywiście 101 Sopot to jest idealny odcień na co dzień. Może ten Wam zesłoczuję. Czekajcie. To jest cudny kolor. O nie! Co tu się dzieje? One mi się stopiły. O kurcze. Czekajcie, może jak wymieszam będzie lepiej. Widzicie? Ale przecież nie mam jej tak długo. Czemu one mi się tak dzieje? Czemu mi się tak z nimi dzieje? Widzieliście to, czy nie? Tu. Więc muszę to uratować. O kurczę. Tego się nie spodziewałam. Dobra. Liczmy, że teraz będzie ok. To jest tutaj ten odcień, więc jak widzicie, on jest piękny, ale jest strasznie... Jakby olej się rozwarstwił z pomadką. Dziwne. Dobra, na razie zostawię, zobaczę, czy one są do wywalenia, czy o co chodzi. Piękny kolor to jest też 02 Warsaw. Zobaczmy, czy z tą też jest to samo. Nie. Z tą nie. O, ten jest śliczny kolor. Ok, więc jak widzicie, Warsaw jest bardziej, powiedziałabym, nudowy, gdzie Paris jest bardziej... Nie, Paris? Sopot. Gdzie Sopot jest bardziej różowy. W tych odcieniach wyglądałam bardzo źle, więc z tymi się żegnam. W tym też źle wyglądałam i to są też takie odcienie, których na co dzień nie używam, więc z tymi też się żegnam. Gorąco się robi. Dalej mamy pomadki Golden Rose Longstay i mam 3 odcienie. To jest 10, czyli taki popularniejszy odcień parę lat temu, ale ja w nim bardzo źle wyglądam, więc nie wiem, po co go kupiłam. I mam jeszcze 05 i 03 i w ogóle to są odcienie, które kupowałam online, więc nie wiedziałam, jak one wyglądają. To jest dla mnie za niebieskie, czyli za chłodny, to jest dla mnie po prostu za chłodny róż. Pokażę, jak wygląda. Ale w ogóle pomadki Golden Rose tematowe to były chyba jeden z pierwszych takich drogeryjnych właśnie pomadek, więc mam do nich sentyment. I 05 już jest właśnie takim ciemniejszym, też fajnym odcieniem na jesień. Ale czy ja nakładam na usta aż takie ciemne kolory? Rzadko. Ale zostawię. To pożegnam się z tymi dwoma, ale tą ciemniejszą sobie zostawię, bo jakość, trwałość i tak dalej też jak najbardziej na plus, więc to mogę zostawić. Mam też pojedynczą pomadkę z Eveline Long Lasting Formula Velvet Matte i mam ją w odcieniu 413 i to też miało iść do tego pojedynczego filmu, to znaczy do tego filmu z testowaniem tych tanich pomadek i kolor wygląda tak, więc też bardzo ładnie wygląda. Dajcie znać, czy chcecie ten film.
tak samo jak kolejna, w ogóle Belle ma bardzo dużo pomadek matowych i zastanawiam się, czy każdy to jest ta sama jakość. To jest Belle Matte Lip Liquid w odcieniu 02 i ten kolor, kiedy miałam na ustach, zawsze dostawałam o niego pytania, zawsze. Bo to jest taki idealny właśnie też odcień na co dzień, bo on nie jest zbyt różowy, to jest tutaj ten. On nie jest zbyt różowy, ale też nie jest zbyt taki nudowy. Powiedziałabym właśnie, że jest po prostu takim idealnym odcieniem na co dzień, więc jeżeli szukałyście czegoś takiego, to to jak najbardziej. Mam dwie pomadki z Milani i w ogóle o nich zapomniałam, a to są też jedne z lepszych pomadek. Tutaj mam odcień 11 Precious i to właśnie był mój ulubieniec, nawet widać, że on już jest tutaj prawie że zużyty. Piękny kolor, ten zdecydowanie zostawiam i ten odcień tutaj, zresztą widzicie, w jakie ja raczej kolory... po jakie kolory sięgam, ale mam też odcień 14 Devotion i z tym już chyba się pożegnam, bo to jest dla mnie zbyt... Chociaż, o kurczę, ładnie jest. Może ja go zostawię. Zobaczcie, myślałam, że w opakowaniu wygląda gorzej. To jest tutaj ten. Czyli taki, taka ciemna czerwiowa się bardziej na zimę. Zostawię, zobaczymy, bo te pomadki, w ogóle jak je nałożycie na usta, kompletnie nie czujecie, że macie cokolwiek na usta, więc jak najbardziej polecam. Dalej mam dwie pomadki Vibo Million Dollar Lips. Ten odcień jest piękny, to jest numer 3. Może teraz nie na tą porę, chociaż... Czemu nie? Ale to jest taki bardziej intensywny róż i to też były jeden z moich ulubionych pomadek 3-4 lata temu, używam ich praktycznie codziennie i byłam z nich bardzo zadowolona, ale one już są dosyć stare, więc chyba się z nimi pożegnam, bo też przez ostatni rok chyba nie użyłam ich ani razu, więc z tymi się żegnam. Idziemy dalej. Z tymi wszystkimi chyba też się pożegnam, bo to są Lovely Extra Lasting. I to są bardzo fajne pomadki, jeżeli zaczynacie. To też właśnie były jedne z pierwszych pomadek, które były matowe, płynne w drogerii. Ale i ja też nagrałam o nich film, więc jeżeli nie widzieliście, to tutaj zapraszam. I ja wtedy byłam z nich bardzo zadowolona, no bo nie miałam styczności z innymi formułami i ta jak najbardziej mi pasowała. Ale kiedy mam już milion innych pomadek, to mogę Wam powiedzieć, że one nie mają tak mocnego krycia, ale też nie zastygają na taką skorupę, przez co nie są tak matujące, czyli wysuszające. Więc jeżeli szukacie takiego czegoś bardziej na co dzień, nie zależy Wam na trwałości przez cały dzień, i chcecie, żeby właśnie te pomadki były takie lekkie, żebyście ich nie czuły, to one bardzo dobrze się sprawdzą. Ale w tym momencie ja się z nimi żegnam, bo one po prostu już są stare. I też niestety ich już tak nie używam, dlatego tu wszystkie odcienie to chyba wszystko. Więc żegnam się z kolejnymi 5 pomadeczkami. Eveline Oh My Lips i to też są bardzo fajne pomadki. Film jest tutaj na kanale, ale też nie zostawię wszystkich, więc próbuję sobie przypomnieć, które bardzo mi się podobały. Czy to był... Nie, 01 był na pewno za jasny, bo to jest jak widzicie taki jaśniutki odcień, więc z tym się żegnam. To chyba był ten, 06, chyba tak. 06 chyba mi się podobał. Tak, zostawię, zaraz Wam pokażę, tylko sprawdzimy tutaj. 04 to na pewno. Chociaż... Kurczę, trochę jasny. Czekajcie, sprawdzę jeszcze inne. Co tu mamy jeszcze? Ten będzie na pewno za jasny, czyli 07. To oddaję. 03, to chyba było 03. Tak, więc zostawiam 03. Tutaj mamy czerwień. Czerwień sobie zostawię, bo czasami... O, może zrobiłabym film z porównaniem czerwonych pomadek drogeryjnych. Więc tu zostawię. To jest numer 05. Mamy jeszcze 04, swatchowałam, więc tutaj są te odcienie. Mam nadzieję, że to jakoś w miarę możecie zobaczyć, tutaj te. Więc pozbywam się pozostałych, bo one albo będą za jasne, albo po prostu źle współpracują z moją karnacją. Dalej mamy dwie pomadki z Bourjois i akurat z nimi się nie polubiłam, więc obu zrezygnuję. To jest bardzo ciemny odcień. Tutaj mamy właśnie taki typowy, jaki ja lubię, ale niestety jakość tak nie do końca u mnie akurat się sprawdziła. Mam jedną pomadkę z Physicians Formula, to jest The Healthy Lip. Kupiłam ją, jak byłam w Stanach i muszę jeszcze jej trochę poużywać, bo rzadko jej używałam. Kolor jest tutaj i to jest, może Wam powiem jeszcze, to jest odcień Dose of Rose.
Więc bardzo ładny odcień, delikatnie wpada w fiolet, więc też nie do każdego makijażu będzie mi pasować, ale myślę, że... O nie, zrobiłam słoczyczynę, gdzieś jeszcze też mam. Coraz lepiej nam idzie. Kolejna pomadka z tych, które kupiłam do tego filmu, którego nigdy nie nagrałam, czyli Kobo 707 Envy Love. Bardzo ładny kolor, ale nigdy nie miałam jej na ustach. Uuu, ale ładny. O kurczę, to jest tutaj ten na górze. Ten jest śliczny, muszę go w końcu użyć. Ja jestem okropna, jak kupuję kosmetyki z myślą o tym, że nagram film. Nie używam, bo czekam, aż ich użyję. No i potem, dalej mamy pomadki Lovely tej serii High Lips. I mam ich chyba tyle, z tego co widzę. Pewnie gdzieś jeszcze, wiecie, połowa mi się gdzieś skitrała. Ale to są właśnie High Lips z Lovely i myślę, że zostawię sobie z tych trzech, na pewno zrezygnuję, bo to nie są moje odcienie. Ale myślę, że zostawię sobie jedną pomadkę. Zostawię chyba numer 5. Ale zrobię jeszcze swatche, żeby sprawdzić, czy na pewno ta piątka jest ładniejsza od dwójki. Tak, zdecydowanie. Więc zostawiam piątkę. Zostawiam tutaj ten ciemniejszy odcień. A tamtej się pozbywam. Kolejne pomadki to są te, które dostałam od Alana na Vlogmas. On robił mi kalendarz adwentowy. I to też jest coś, co chcę przetestować w tym filmie z tymi pomadkami drogeryjnymi. Jeszcze nigdy ich nie użyłam, ale kolor też ma ładny. To jest 01 Amy. To jest tutaj ten. Więc zostawiam. Kolejna pomadka, którą właśnie dostałam od Alana, to jest Matte Lip Stain w odcieniu 505 Amaranth. I to jest bardzo ciemny odcień. Bardzo. Aż się go boję. Ale może być ładny. Czy wy widzicie? Ale ja się namęczę i nawywijam tą ręką. Dalej mamy cztery pomadki z Catrice i to jest Velvet Matte Lip Cream. I kupiłam je do testów. Nigdy tego testu nie nagrałam. Chcecie? Chociaż nie wiem, czy to jest w ogóle jakkolwiek ekscytujące, ale może zostawię sobie te dwa odcienie. I ewentualnie w jakimś filmie z testem wykorzystam je i stestuję. Zobaczymy w ogóle jaką one, bo one w ogóle miały złą konsystencję. Bo one nie zastygają na ustach. O to mi chodziło. Ale kolor bardzo ładny. Tutaj jest. I to jest numer 030 Hazel Rose Royce. Więc to jest ten odcień. Błyszczyk, który mam dzisiaj na ustach, to jest Essence Shine Shine Shine. I to jest 07 Happiness in a Bottle. Oczywiście zostawiam, to jest jeden z moich ulubionych błyszczyków. Dalej mam jedną pomadkę z L'Oreala i nie używam jej. To w ogóle nie jest chyba mój kolor z tego co... A nie, bardzo ładny kolor. Ale nigdy jej nie użyłam, ale oczywiście zostawiam, bo tu jest po prostu mój napis. Dostałam kiedyś od marki L'Oreal, jest napisane z Nanceita. To oczywiście, że zostawię. Kolejne pomadki to są Essence Matte. Też myślałam, że będą matowe, ale to jest błyszczyk bardziej, więc to jest napisane Long Lasting Creamy Lip Gloss for Velvet Matte Lips. Więc one nie są takimi typowymi matującymi pomadkami. Też się na nich zawiodłam, bo były bardzo słabe, więc pozbywam się. Dwie pomadki z Milani też są stare, więc... I tak nie użyłam takich pomadek. Vibo Ultra Matte Liquid Lipstick w odcieniu numer 3. I to jest też taki... ale ładny kolor. To jest tutaj ten odcień. Tutaj tu. Ale też nigdy go nie użyłam. Więc zostawię do testu. I mam jeszcze Golden Rose Matte Lipstick Crayon. To jest kredka, której używam kiedyś bardzo, bardzo często. To był mój taki, to była moja taka pomadka właśnie na co dzień. Kiedy jeszcze studiowałam, to pewnie będzie z 2-3 lata temu, używałam jej cały czas. Mój ulubiony odcień to 08. Więc jeżeli szukacie też właśnie jakieś takie kredki, to tą jak najbardziej mogę Wam polecić, ale już ją wyrzucam, bo jest stara. I tutaj mam Lovely Duo Ombre Lipstick. I o ile ten kolor bardzo mi się podoba, czyli to jest w ogóle numer 2. O tyle właśnie to jest takie już średnie, bo to jest taki bardziej fioletowy odcień. Kupowałam, więc powinnam to zauważyć. Ale ten kolor bardzo mi się podobał. I ten faktycznie parę razy użyłam, ale też się pozbędę, bo no jednak rzadko używam. I teraz słuchajcie, przypomniało mi się, że przecież jeszcze mam jedną szufladę, więc chwila. Okej, słuchajcie, znalazłam jeszcze, zapomniałam o nich, ale tak przez cały czas tutaj patrzyłam na te pomadki, myślałam, gdzie są te spierne?
Znalazłam. I to są właśnie kolejne bardzo fajne pomadki drogeryjne. Nagrałam o nich cały film, jest tutaj i oczywiście wybiorę tylko kilka odcieni, bo tu było sporo takich dziwnych, które akurat mi nie podpasowały. I jak je zostawiam? Już Wam mówię. Zostawiam na pewno 08 Crimson Red, to jest kolejna piękna czerwień drogeryjna. Zostawiam numer 07, to jest róż przełamany właśnie z czerwienią. Zostawię też numer 03, chociaż on jest bardziej fioletowy, ale czasami ładnie wyjdzie mi na ustach. I co, zostawię jeszcze ten? 05 Charm of Provence. Czy jednak nie? Czekajcie, muszę zrobić swatcha. Gdzie? Dobra, zrobię to. Uuu, on jest ciemny. Może zostawię sobie jedną właśnie taką ciemną, ciemną pomadeczkę. To jest tutaj ten odcień. I co, i reszty się pozbędę, bo tu mam taki Beige Suede, to jest bardzo pomarańczowy beż. Mam Warm Taupe, więc to, no to jest Warm Taupe 04, to jest taki fiolet. I jeszcze, o może jeszcze ten 06 Secret Garden, on też był piękny. I, ale on jest właśnie taki trochę na pograniczu brązu. I to jest tutaj ten. Więc dobra, zostawię też ten. Słuchajcie, koniec. Koniec. Policzmy. Chwila. Chciałabym powiedzieć, że nastał ten wyjątkowy i długo wyczekiwany moment, gdzie pozbywam się większej liczby produktów niż zostawiam. Więc moi drodzy, przedstawiam Wam wybraną 46, które zostawiam. To oznacza, że 49 produktów wychodzi z mojej toaletki i szuka albo swojego lepszego domku, albo wędruje w śmietniku, jeżeli są za stare. I tak to właśnie wygląda, słuchajcie. Jak Wam się ten film podobał? Dawajcie znać, czy chcecie właśnie wersję bardziej luksusową, gdzie te kosmetyki będą już dużo droższe i to będą takie rzeczy jak Guerlain, Kylie, Anastasia, Nabla, Dose of Colors, co tu mamy jeszcze? NARS, czyli naprawdę bardzo fajne marki. I jeżeli chcecie taki film, to dawajcie kciuki w górę pod tym filmem i piszcie mi w komentarzu. Ja nie będę już przedłużać. Czyli jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie na Instagramie, to oczywiście zapraszam tutaj i widzimy się niedługo. Do zobaczenia, pa!